Nie wiem, jak się stąd wydostaniemy. Iha! Jej! Topsi Patrol! Kręci. Hej, czy to są tygrysy, czy kręci mi się w głowie? To mama i jej małe. Uf! Sprzęt wspinaczkowy! Trampolina! Łopata! Utworzyły przejście, ale mogą być za gorące. Zajmę się tym! Balony z wodą! To je ochłodzi! Jakby byli za tą ścianą! Odsuńcie się! Wlatujemy! Ryder! Zuma! Dobra robota z tym mostem, pieski! Kapitanie! François! Przeskoczcie do nas! Zajmę się nim! Autopilot! Witaj, przyjacielu! Przelecimy się? O, najsłodszy pasażer świata! Tygrysek jest bezpieczny! Dzięki, Sky! A teraz stąd uciekajcie, my za wami! Uważaj, pora na przejażdżkę! Hej, mamo! Uff, było blisko! Obym nie musiała tam wracać! Ryder, myślę, że ten wulkan zaraz wybuchnie! Hej, nie chcemy tu być, gdy do tego dojdzie! Właśnie! Lećmy! Wszyscy na rampy do tunelu! Za mną! Po kolei! Patrzcie pod łapy! Uwaga! O nie! Nie zdążą się wydostać! Nie ma wulkanu, z którego nie wyjdziemy! Ryder, bądźcie gotowi! Zaraz was wyciągnę! Zapnij się, maleńki! Co to znaczy, że ona nas wyciągnie? Sky, nie zmieścimy się do minikoptera! A kto tu mówi o minikopterze? Szybko! To było świetne! Po prostu zanurkowałam! To uwaga! Trzymajcie się! O-o! To wulkan! O! Akcja ratunkowa, Sky! Piesek musi zrobić to, co trzeba zrobić! Niebezpieczeństwo minęło! Myślę, że mruczący szczyt skończył mruczeć! Możesz się już nie bać, François! Ha, ja się nie bałem! Ty się bałeś! To było, tygrysie, dziękuję. Przynajmniej mamy dowód, że białe tygrysy mieszkają na mruczącej wyspie. Super! I pamiętajcie, gdy macie kłopoty, to warczcie po pomoc! Spokojnie, farmerko Yumi, zaraz zabierzemy robota. Dzięki, Sky. Co to za dziwny dźwięk? Ciekaletto, skacz, kochana! Złapię cię! Lepiej
Bliżej się nie zbliżajcie. Nie wiemy, co potwór zrobi teraz. Teraz pójdzie do mglistej osady. Ten gigantozaur idzie ze mną. Nie! Stój! Nie! Pomocy! Nie umiem jeździć na potworach! Pieski, za tym robotem! Jasne! Znowu ten dziwny dźwięk. Wszyscy do tyłu! Jej! Hej, to pada popcorn! Mniam! To moja ulubiona pogoda! Nie za blisko, pieski! Zbiornik jest nadal rozgrzany. I stoi obok suchego siana. Musimy go schłodzić. Gaśnica! Zuma, woda! Ja poleję dach! Działko wodne! Musimy się dowiedzieć, jak wyłączyć robota, ale najpierw pomóżmy Cigalecie i burmistrzowi. Dobry plan! Dobrze, podjadę trochę bliżej i wtedy Rablu użyje chwytaka, żeby podnieść burmistrza. Damy radę! Hej, mój garnitur! Och, zaraz wystrzeli kulę ognia! Uratujmy Cicalettę! Opuść okno! Nie ruszaj się, Cicaletto! Szybciej, Marszał, zaraz wystrzeli! Nie się kręci! Cicaletto, wskakuj! Jedź! O-o, teraz celuje do nas! Szykujcie się, pieski! Łapcie za węże! On zaraz... Węże są! Woda jest! Teraz trochę w lewo! W lewo! Tak jest! Trzymajcie! Gotowi? Uwaga! I... Marszał, pieski, zatrzymaliśmy robota! Tak! Cicaletto! Och, moja kochana kurka! Jeśli mamy skończyć ten film, robota trzeba naprawić. Wiesz, Ryder, nie wydaje mi się, żeby stał się dużo straszniejszy po tym, co dziś robił. Szkoda, że tego nie nagrywaliśmy. Denny, czy masz włączoną kamerę na kasku? Tak. Hej! Jak dobrze, że zapomniałem ją wyłączyć. Jeszcze nigdy nie byłam na premierze filmu. Och, jestem taka podekscytowana. Czy ktoś jeszcze ogląda filmy? Przyszedłem tylko dlatego, że jestem gwiazdą. Dziękuję za to, koprzygód, za pomoc przy moim filmie. I dzięki, Denny, że zapomniałeś wyłączyć kamerę. Jestem odważny, Denny X. Ale przede wszystkim dziękuję Psiemu Patrolowi za stworzenie nowej gwiazdy filmowej. Marszala! Brawo, Marszala! Nie ma za co. I pamiętajcie, gdy macie kłopoty z filmem, to ryczcie na pomoc. No dobrze, to zaczynamy film. Chwila! Co to za film bez popcornu? Świeżutki od farmerki. Jeśli ktoś zasługuje na popcorn, to ja. Gigantozaur jest za mną! Znów to samo! Nie ja! Pomoc! I akcja! Już odpalam! Wow! Bagno dron! O, są ślady. Myślę, że te małe należą do Julka i Julii, a te większe muszą być pani burmistrz. Chyba masz rację. Musimy to sprawdzić. Płyńmy za dronem.
Pani burmistrz! Julia! Juliusz! Jej! To psi patrol! Wiedziałam, że przyjdą! Rabl, użyj turbodeski i wyciągnij panią burmistrz! Rabl, szybko śpieszy na pomoc! Turbodeska! Dobrze, pani burmistrz? Proszę ostrożnie wejść na deskę. Turbodeska, powrót! Och, dziękuję, Rabu! Jakby to powiedziała młodzież, dałeś czadu. A teraz poszukajmy Flondry. Wygląda na to, że dron ma odczyty statku. Świetnie! Ruszajmy! Mam nadzieję, że tego potwora już tam nie ma. Wyjmiesz rękę z mojej zupy, s'il vous plaît? Jak tylko uda mi się wyłowić mój telefon. Spójrz, to przecież psi patrol! Ahoj, kapitanie Turbot! Znaleźliśmy pana pasażerów! Witajcie na pokładzie, kochani! Dzięki, psi patrolu! Jej! Nie ma sprawy! I nie widać tego... Potwór z bagien! Tylko spokojnie! To nie jest żaden potwór, to bardzo duży sum! Zdecydowanie! Olbrzymi sum! Ale wygląda na smutnego i samotnego! Musiał wpłynąć na bagna podczas przepływu, gdy woda była głęboka. Ale teraz woda opadła i tu utknął! W porządku! Przeniesiemy cię do oceanu! W tej chwili! Tratwa ratunkowa! No ale jak wsadzimy tego suma na trawę? Zwabimy go smaczną przekąską? Właśnie skończyły mi się kalmary. Smaczną? Może miska mojej zupy brokułowej? Masz, wielka rybko. Bon appétit! Oho, nareszcie! Ktoś, kto docenia dobrą kuchnię. Zaczął się odpływ i woda opada coraz niżej. Szybko! Sky, spróbuj znaleźć nam najszybszą drogę. Jasne! Turbolotnia! Zumo! Widzę jeden skrót, ale naprawdę wąski. Cóż, musimy szybko dotrzeć do oceanu. Spróbujmy! Płyń spokojnie, Zumo. A jaj, kapitanie Ryder! O-o! Ojej, co znowu? Zatrzymaliśmy się. Zumo, utknęliśmy. Ekstra moc z łatwością sobie z tym poradzi. Mini łodzie! Patrzcie, Flondra utknęła w gałęziach. Rocky, użyj liny z hakiem, żeby je przesunąć. Ruff! Lina z hakiem! Kapitanie, przywiążcie koła do łodzi i was wyciągniemy. Ruff! Koło! Mam je! Rocky, gotów! I raz... Dwa, trzy! Świetnie, Zumo! Myślę, że to znaczy merci. Nie ma za co, bo kiedy macie problem, wołajcie po pomoc! Lub dzwońcie? Hej, to brzmi jak mój telefon. Ale jeśli nie jest w garnku... O, o wracaj, ale jest ślizgi. Mini dźwig. Sky, podnieś posąg swoim chwytakiem. Jasne. Musimy wypełnić ten otwór, zanim odstawimy posąg. Rabl, użyj dźwigu i wstaw tę beczkę do otworu. Rabl, śpieszy! Do naprawy!
szal. Wypełnij resztę dziury pianką, by wzmocnić teren. Pianka! Dobrze, teraz możesz opuścić powoli posąg. Ale co tam tak hałasuje? Wiem, jak się o tym przekonać. Sky, Marshall, zajmijcie się resztą spraw, a my sprawdzimy, co się tam dzieje. Wow! Ktoś zrobił w tej ścianie wielką dziurę. Te rozwalone ściany podtrzymują całe miasto. Nie dziwne, że posąg zaczął się zapadać. Musimy zbadać, co robi te dziury. Szybko! Ten, kto wykopał te tunele, zostawił dużo śmieci. Nie wyrzucaj, tylko przenieś! O, to znowu ten dźwięk! Tędy! A, znaleźliśmy je! Popatrzcie na te kości! Złoto jest moje! Znaczy, jest nasze! Mniej miauczenia, więcej ładowania. Zabieramy stąd to całe złoto. Cicaletto, a skąd się wzięłaś na dole? Nie ruszaj się, ja zaraz do ciebie zejdę. O, witaj, Cicaletto. Co? Ryder, teraz zapada się ratusz. Co? Według GPS jesteśmy prawie pod ratuszem. Sprawdźmy, co się dzieje. Kociaki, no szybciej! To brzmiało jak... Burmistrz Hamminger! Stać! Chcecie zabrać to złoto dla siebie? Ale ono jest moje! Nie! Na tym sklepieniu stoi cały ratusz! Zaraz zapadnie się na was cały budynek! Ha, dobre sobie! On chyba miał rację! Pełna moc! Nie! Musimy podnieść budynek! Tak, tylko jak? Mam pomysł, ale potrzebne mi wiertło Hamdingera i to, co wyrzucił. Zaraz ci pomożemy, kolego! I my także! Świetnie! Potrzebne mi te metalowe płyty. Zielone znaczy do roboty! I gotowe! Ratusz się wciąż zapada! Spokojnie! Zaraz go razem podniesiemy tym podnośnikiem z recyklingu! Ostrożnie, Rocky! Tak! Super podnośnik działa, ale długo nie wytrzyma. Potrzebne nam coś, co podtrzyma ratusz na długo. Ale co? Nowe podpory zrobione z czegoś bardzo twardego. Na przykład ze złota. Dobry pomysł, Rocky. Ułóżcie kości do góry aż do sufitu. Szybko! Dobra robota, Rocky. Te złote podpory uratowały budynek. Panie Hamdinger. O, a mogę zatrzymać choć jedną małą kość? Nie, podpór nie można dotykać. Musimy zapieczętować komnatę. Myślę... Przecież to ja je znalazłem. Rocky, za te złote podpory dostajesz złoty medal za uratowanie ratusza. Dziękuję. Nie ma sprawy, bo gdy coś się zapada, to wołajcie o pomoc. Hej, mniej zabawy, a więcej ładowania, kociaki. Im więcej węgla, tym szybciej pojedziemy. Otwieraj! Wiemy, że porwałeś królewskie kociaki. O, znaleźli nas! Jeszcze szybciej, kociaki! Nie, królewskie kociaki nie mogą wam pomóc. Ich delikatne łapki są potrzebne do wyjęcia kryształowej kici. Hej, otwieraj! O, otworzę.
ale większy odstęp między nami. Co się dzieje? O nie! Nie mogę wrócić! Potrzebny nam psi patrol! Hej, Katie! Jak tam królewskie kicie? Niedobrze, Ryder! Zaginęły! Co? Jak? Podejrzany typ wywabił Kali z wagonu i pobiegłam za nią, a gdy wróciłyśmy, kociaków nie było. Och, kociaki zaginęły? Wielkie nieba! Ryder, zrób coś! I to nie wszystko. Porywacz odłączył lokomotywę i uciekł. Teraz siedzimy z Kali w tym odłączonym wagonie. Czekajcie, już jedziemy na pomoc. Będzie dobrze. Obiecuję ci. Katie, pomożemy wam! Widzisz, Kali? Dzięki! Sky, zabierz Katie! Jasne! Sky, uważaj na światła! Przyjęłam Chase! Było blisko! Już prawie? Jeszcze? Mam cię! Dziękuję bardzo, Sky! A teraz dogońmy tę lokomotywę! No, a co tam znowu? Chyba nie sądzicie, że to będzie łatwe, prawda, psi patrolu? Na miejsca, kociaki! I teraz! Pieski policyjne, stop! To nowa sytuacja. Zatrzymujemy się? Prawie go mieliśmy! Zmiana planów. Wagony jadą w różne strony i musimy je zatrzymać. Sky, spróbuj namierzyć te wagony z góry. Widzisz je? Potwierdzam. To wagon ze służącym. Nie jest dobrze. Na torze przed nimi leży głaz. Robul, ty idziesz ze mną. Chase, szukajcie innych wagonów. Potwierdzam, Ryder. Wow! Ścigacz policyjny! Jazda! Ten wagon nie ma hamulców! Musimy go jakoś zatrzymać! Hej! A może siano? Jeden wagon uratowany. Zostały dwa. Znajdziemy i zatrzymamy. Skaner policyjny. Chase, popatrz, mój skaner chyba coś tutaj znalazł. Kawał dobrej roboty, Rocky. Kocia sierść. Królewskie kociaki nie są brązowe. Kali także nie. A potem porywacz przejął lokomotywę i mnie wyrzucił. A ile kociaków miał ze sobą, poza królewskimi? No, wszystko działo się tak szybko, ale naliczyłem 6. Dzwońmy po Chase'a. Jesteś prawdziwym detektywem, Marshall. Dzięki za przesłuchanie świadka. 6 kociaków, brązowa sierść, kapelusz,
to wskazuje na jedną osobę. Burmistrz Hamburger! Pieski, wiemy, kto porwał kociaki. Niech zaraz wszyscy zgłoszą się do wozu policyjnego. W tej chwili! Natychmiast! Wciąż nie mam wieści od Rajdera. A ja nie mogę doszorować tego podestu. O, już wiem. W ratuszu mam wosk do polerowania posągu Cicaletty. Musimy go użyć. O, nie zapomnijmy włączyć systemu ochrony. Nie możemy włączyć alarmu, kotki. Nie wolno wam dotknąć lasera. Teraz, kiedy dam sygnał, podniesiesz ich na podest. A wy otworzycie nasz skarb. Jasne. Zrobicie to za przekąski. Rocky, Rubble, ścigacze! Burmistrz Humdinger nie może nam się wymknąć! Czemu nie jedziemy szybciej? Och, błagam, kociaki, to nie czas na drzemkę! Do was też mówię! Mamy już skarb, więc ładujcie! Proszę zatrzymać pociąg, panie Humdinger! O, nie! Dobrze, sam to zrobię! No, witam, panie burmistrzu. A? Wie pan może, kiedy wrócimy do Zatoki Przygód? No i nic nie możemy zrobić. Ten pociąg się nie zatrzyma. Chyba mam pomysł. Rocky, Sky, co mamy robić, Chase? Musicie się znaleźć na dole wzniesienia jak najszybciej. Sky, zrzucisz kolczatkę z helikoptera. Rocky, rozłożysz ją w poprzek drogi i szybko się schowasz. Przyjęłam! Do roboty! Ruff! Chwytak! Uciekaj! Nadjeżdża pociąg! Naprawdę! Tylko moje! To nieprawda! Jak panu nie wstyd? I gdzie są nasi goście? Elżbieto? Henryku? Witajcie w mieście, kicie! I dziękuję wam, psi patrolu. Nie ma za co, bo gdy ma pani problem... Proszę wołać o pomoc. Myślę, że już nigdy w życiu nie wsiądę do żadnego pociągu. Ja też mam już dosyć pociągów. O nie, nie. Pan to tak szybko nie wysiądzie. Kierunek mglista osada. A skoro nie mam swojej lokomotywy, to dojedziemy tam za... 2 dni? Niech pan mnie nie dobija! Pa, patronaż!